Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie, standardowym przywitaniem oczywiście na od zera do farmera. Jest dzisiaj ze mną Adaś. Dzień dobry. No i Boluś. Siemano. I witamy serdecznie w kolejnym odcinku, bardzo serdecznie oczywiście standardowo również zapraszam na poprzedni odcineczek. I dzisiaj, skoro takim standardowym przywitaniem i standardowym zaproszeniem, to dzisiaj niestandardowa praca na odcinku. Bolek, proszę bardzo, zobaczcie, jedzie z Głęboszem, biednym naszym Masejem, musiał przeprowadzić Głębosz z pola. Zanim przejdziemy do odcinka, pozwólcie, że wspomnę tylko o partnerze dzisiejszego filmu, jest nim Instant Gaming. Jest to strona, na której możecie kupić swoje ulubione gry w dużo niższych cenach niż cena detaliczna. Są tam tytuły na PlayStation, Xbox, Nintendo, no i oczywiście na PC. Na Instant Gaming znajdziecie gry mniej znane, ale także te najbardziej popularne. Oczywiście wszystkie w promocyjnych cenach. Znajdziecie tam również gry, w które gram osobiście na swoim kanale, takie jak Farming Simulator, The Hunter, Euro Truck Simulator 2 i wiele, wiele innych, oraz wszystkie dodatki do tych gier. Warto tam zajrzeć podczas zakupu, bo cena może was naprawdę zaskoczyć. Dodatkowo na stronie możecie zobaczyć nadchodzące premiery gier, ba, możecie kupić sobie przeceniony preorder, który dostępny będzie w dzień premiery. Strona jest prosta w obsłudze, każda platforma ma swoją zakładkę, także bez problemu znajdziecie grę, która was interesuje. Na Instant Gaming są również oferty tygodniowe. Tam też zajrzyjcie, bo idzie wyrwać naprawdę fajne gierki za dobre pieniądze. Jeśli nie chcesz przegapić najlepszych ofert, pobierz za darmo wtyczkę Instant Gaming. Zajmie to dosłownie chwilę, a dzięki temu promocje nie przejdą ci koło nosa. Zachęcam do skorzystania ze stronki, a także do wzięcia udziału w moim giveawayu. Może to właśnie ty wygrasz swoją wymarzoną grę. Linki znajdziecie w opisie. Bo niestety, ale dzisiaj wszystkie ciągniki duże są mi potrzebne. Widzę, że chłopaki już się biorą za robotę. Adaś, ty zasyp na dwie przyczepy, w sumie obojętnie co, możesz zasypać kukurydzę, bo wszystkie nasze plony, słuchajcie, udało się zrobić tak, że mają jako tako w miarę fajną cenę, bo powiem wam, że ogólnie ciężko jest to zrobić, żeby jednego dnia wszystkie plony miały naprawdę super ceny, ale pszenica jest za 1480, spoko, owiec za 2250, sorgo jest za 1730, no jedyna uprawa, której nie możemy sprzedać, słuchajcie, to jest słonecznik, bo słonecznik cenę będzie miał dopiero prawdopodobnie w kwietniu i dopiero wtedy będziemy mogli ten słonecznik sprzedać. Kukurydza jest 1656, też spoko cena, no i oczywiście standardowo wszystko na pociągach, więc tak czy siak trzeba wszystko zawieźć na pociągi. Adasiu, jak już tam będziesz, mógłbyś pociąg oczywiście nam zamówić. Widzę, że Boluś by chciał przyczepę, więc ja ci tylko, Bolek, odjadę John Deerkiem, proszę bardzo. W sumie nawet, wiesz co, mogę tak stać, żebyś ty miał jak podjeżdżać, to niech John Deer sobie tak z przyczepą stoi. My, słuchajcie, na samym początku odcinka dzisiaj, grudniowego odcinka, bo mamy grudzień, tym razem nie styczeń, tylko przewinęliśmy sobie do grudnia. Na początku odcinka muszę sobie, słuchajcie, załadować słomę. W końcu sprzedamy, nie wiem czy wszystko, bo powiem wam tak, cena jest w miarę spoko, już wam daję kierownika, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Cena za słomę nie jest jakaś super bardzo wygórowana, ale jest chyba 156, więc myślę, że część tej słomy na pewno będziemy chcieli sobie dzisiaj sprzedać, bo też ten stuk nam się zrobił dosyć spory, więc też nie chcemy tak długo tej słomy tutaj przetrzymywać. Nie wiem, ile zostawić. Musimy zostawić na pewno sobie troszeczkę dla świnek, musimy zostawić na pewno sobie troszeczkę dla naszych krówek, więc myślę, że kilka takich dobrych paczek będziemy musieli sobie zostawić, ale większość myślę, że tutaj będziemy raczej się chcieli tego pozbyć. Fajnie, bo ta słoma już jest tutaj składowana od dłuższego czasu, więc cieszy mnie to, że możemy w końcu sobie zrobić fajną akcję i tą słomę sprzedać za w miarę normalne pieniądze. Dzisiaj powinniśmy naprawdę sporo zarobić. To jest taki zbieg okoliczności, słuchajcie, bo w zeszłym sezonie też był u mnie ten odcinek. Pamiętam, że wtedy po tej sprzedaży mieliśmy 450 tysięcy bodajże. No w tym sezonie raczej tyle kasy nie będzie, bo jak widzicie, nasze saldo wynosi tylko minus 2000, więc tylko. Słabo. I chyba przystępowaliśmy z 200 tysiącami do zimy nawet. No, przed przewinięciem były, słuchajcie, 2000, więc tutaj po przewinięciu oczywiście tej kasy nam troszeczkę pozabierało za utrzymanie sprzętu, za utrzymanie ziemi. Wiadomo, że przy przewijaniu tych pieniędzy trochę nam zabiera, więc niestety, ale mamy minus 2000. No jestem ciekawy, po sprzedaży tych plonów, ile my jesteśmy w ogóle w stanie tutaj za to wszystko zarobić. Bo tak, wiecie co, z jednej strony myśmy składowali dosyć długo nasze plony, bo to były plony z tegorocznych żniw oczywiście. Nawet nie tylko. Ale powiem wam, że tego wcale, tego wcale tak dużo nie ma. Bo spojrzeć, co tam było. Najwięcej było kukurydzy, 40 parę ton. Poza tym trochę pszenicy,
trochę sorga i trochę owsa. I słonecznik, którego nie możemy sprzedać, więc powiem wam, że raczej tutaj kokosów bym się nie spodziewał i podejrzewam, że pieniądze, które zarobimy tutaj ze sprzedaży tego wszystkiego w tym sezonie, moment się rozejdą. Bo jeżeli będziemy chcieli kupić te nowe nabytki, które gdzieś tam mamy zaplanowane, to powiem wam, że moment tych pieniędzy po prostu nie będzie i w tym sezonie prawdopodobnie po tych zakupach wszystkich znowu zostaniemy bez kasy. No tutaj z jednej strony też fajnie, bo oczywiście są też jajka do sprzedaży. Za jajka nie pamiętam, kiedy była ostatnia cena jakakolwiek, bo jest teraz aktualnie chyba 4000, więc naprawdę słabo stoimy z tym, bo... Znaczy tak, z jednej strony fajnie, bo jajek mamy dużo, z drugiej strony fajnie by było w końcu je sprzedać, bo cały czas czekamy na tą cenę. Myślę, że za 4000 nie ma co sprzedawać, bo tutaj sprzedawaliśmy... No po piątce ponad. Tak, sprzedawaliśmy za piątkę, więc myślę, że warto tutaj będzie na tą cenę po prostu będzie sobie... Będzie duża ilość, to też fajne pieniądze, powiedziałem, nawet przyczepą, kurde. No, tyle. Dokładnie. No tutaj mówię, no mamy przyczepę. Ja myślałem ogólnie nad tym, żeby zakupić sobie do pick-upa tą przyczepę, ale z drugiej strony powiem wam, że mamy tą dużą przyczepę, którą wywozimy sobie właśnie teraz słomę i wydaje mi się, że ona do jajek też będzie całkiem spoko. Przecież nie musimy specjalnie tutaj do jajek kupować jakieś przyczepy. Jak tam Adaś w ogóle? Jak ty jesteś daleko? Czy już wracasz? Nie, na razie jestem na skupie i wysypuję kukurydzę. Wynająłem pociąg, on już czeka, stoi i myślę, że będzie niedługo użyte. Zatrzymasz czas, czy nie? Co? Właśnie, ej, czemu jest ta 5? Nie wiem. Dobra, dobrze, że mówicie, bo kurde, bym tego nie zauważył. Powiedz mi, Adaś, czy ty wziąłeś kukurydzę całą naraz? Nie, nie? Nie, na pewno. Jeszcze, bo ty wziąłeś chyba 30 parę ten ton, więc 37 ton. Mógłbyś teraz wziąć też sobie tą kukurydzę. Ja tutaj sobie poładuję tą jedną przyczepę, chciałbym załadować, bo jednak jest to akcja, której jeszcze nie robiliśmy, bo ze stogu sobie ładujemy. Ogólnie, tylko kukurydzy chyba jeszcze zostało 30 ton. Fajnie, mordo, cofasz, a ja się zastanawiam, co to tak pipczy? Chyba nadal jest zapisane. Elegancko, nie? Dobra. Masz jeszcze świnie do wywiezienia, czy nie? O, ej, zarąbiście to zrobiłeś, nie? Idealnie, chłopie, trąbiłeś. O Boże. Powiedz mi ten, świnie są jeszcze, w ogóle po ile sprzedajesz świnie? Po 605, te po 600 powyżej sprzedaję. No to spoko w sumie cena. I dużo ich jest, czy nie? No już teraz ostatni kurs. Dobra, to elegancko, bo ja sobie wywiozę, tak jak mówiłem, no jeden transport tej słomy i wtedy tutaj myślę, że śmiało, tak patrząc na to, ile jeszcze tej słomy jest, dwa transporty będą, więc któryś z was będzie musiał sobie to wywieźć. Co bym chciał dzisiaj jeszcze w odcinku zrobić? Słuchajcie, oprócz tej całej sprzedaży, tego wszystkiego, chciałbym dzisiaj się wziąć po raz kolejny za nielegalny obornik grudniowy, bo pamiętam, nie wiem, czy to było w zeszłym sezonie, czy dwa sezony temu, też robiliśmy sobie właśnie obornik w grudniu, więc jest to w sumie taka jedyna praca, którą możemy teraz zrobić, tak? Bo żadnych siewów nie mamy. Nic w polu... Jak za granicą w ogóle też, czy takie... Czy tylko w Unii Europejskiej tak jest? Nie wiem, tym obornikiem. Nie mam pojęcia, ale ja tutaj no, mówię, farming takich zasad nie ma, więc nie musimy się tego trzymać, więc możemy sobie oczywiście ten obornik zrobić. I druga rzecz, którą będę chciał zrobić, no to po oborniku dobrze by było tą ziemię troszeczkę sobie zakryć, więc będziemy sobie po prostu gruberować. I myślę, że całkiem fajna akcja, taka można powiedzieć prawie zimowa będzie, no bo aktualnie śniegu nie ma. W sumie chyba a na którym polu beżowiu? Tutaj z tyłu, gdzie było mulczowane. To jedyne chyba. Jedyne pole, które możemy teraz w sumie sobie nawieźć, nie? No spoko. Więc no, taka jedyna akcja, którą sobie na dzisiaj wymyśliłem, bo to będzie też akcja dla dwóch osób. Jedna osoba będzie sobie woziła bornik, druga będzie gruberowała, więc do końca odcinka myślę, że zajęcie będzie, bo powiem wam, że na taki zimowy odcinek, gdzie ta sprzedaż jest, ciężko jest coś wymyśleć. Jeżeli w polu nie ma nic do robienia, no to poza tym wiadomo, że jest ciężko cokolwiek tutaj wykombinować, żeby po prostu jakoś ten czas na odcinku sobie zleciał. Więc cieszę się, że możemy sobie właśnie ten obornik teraz ogarnąć. Gdyby nie była wywieziona gnojowica, no to oczywiście moglibyśmy sobie to zrobić, ale na łąki gnojowica już została będziesz tam wywieziona. Będziesz ty to robił, czy nie? Z czym? Z tym obornikiem? No, to będziesz tam... Tak, ale no i tak musisz poczekać, bo żadnego ciągnika nie ma wolnego. Nie, na razie tu jeszcze może ogarniam. Więc wiesz co? Ty, Adaś, jak jesteś daleko? Właśnie wjeżdżam na gospodarstwo. A jesteś, dobra, przyjechałeś. A powiedz mi, na który ty jechałeś ten wysyp? Tam na tamten, co jeździliśmy tam, zawsze? To zawsze, no. Dobra. To ja doładuję teraz tą przyczepę, bo tu jeszcze mi dużo nie zostało. No, a to by było szybciej, nie? Co? A to nie jest, dobra. Ciutam. Ty, chyba że Adaś następne transporty wieź tu, jeżeli masz, nie? A ja podjadę ci pociągiem tutaj. No bo ogólnie tu jest bliżej, Adam, nie? To jest mega szybciej. No jest dużo szybciej, naprawdę, bo tam... Ja mam wrażenie, że tam się jedzie i jedzie, nie? Tych zakrętów, tego wszystkiego, to naprawdę by było o wiele szybciej.
Także jak chcesz, ja mogę... Mówicie ten na końcu mapy, tu z tej po prawej stronie, to nie? Tak, 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 tak. Tak, po prawej stronie. Numer tam 81. O, przepraszam, 57. No. O, 57. Kurde, powiem wam, że udało mi się to nawet i lepiej załadować niż jak ładowałem przy żniwach z pola. Naprawdę fajnie się udało tą przyczepkę załadować. Zaraz będziemy sobie jechali to zawieźć i wtedy będę potrzebował tutaj kogoś. W sumie nie wiem. Obojętnie co możemy, oprócz słonecznika wszystko idzie dzisiaj, tak? Wiecie co? Ogólnie... Znaczy, trzeba patrzeć na ceny. Tak patrzę. Ale... Tak, oprócz słonecznika idzie wszystko. Wszystko idzie na pociągi. Wszystko na pociągi? Tak, wszystko na pociągi. Co ja mówiłem? Tak sobie teraz myślę, czy wywozić całą tą słomę, czy jednak dać sobie spokój i lepiej się wziąć za ten obornik. Znaczy, no ja powiem ci, ile kurde, jak nie wiem. Ja mogę trochę nie ładować i wozić, ale jak tam chcesz. Aha, że ten, że samo załadunkiem robić? No. Bo wiesz co, mógłbyś w sumie pierwszy rozrzutnik taki zrobić, a drugi rozrzutnik po prostu ja sobie będę ładował, wiesz? Poczekaj, mordo, ja już tą ostatnią doładuję. Bo ja zaraz wrócę z tym, jak słomę przywiozę, to wtedy wiesz co, John Deere'a zapnę pod rozrzutnik. Mhm. Nie, John Deere'a pod gruber. Bo zaraz będzie też plony będą wywiezione. Zaraz to jakoś wykombinujemy. Coś tu wymyślimy. Bo ja bym chciał... ci tam przejechać pociągiem, czy... No i ono, już możesz tamto wsypać tą kukurydzę i przyjechać na tą stronę. Bo tak? Ja bym chciał umsknąć trochę i obornika, i gruberowania, ale w razie czego najwyżej... najwyżej cały ten, całe pole obornikiem rozrzucisz, a ja sobie po prostu na sam koniec odcinka będę tylko gruberował, bo aż tak mi na tym oborniku nie zależy, bo tak jak mówiłem, no w zeszłym sezonie też to robiłem. Dobra, case'a sobie zostawiamy, mamy John Deere'a pełnego, zapinamy sobie oczywiście pasy, no i jedziemy. Jedziemy na skup, koguciki sobie załączymy. No i te biegi, powiem wam, to jest naprawdę coś zarąbistego teraz, jak możemy sobie pojeździć na biegach z przyczepami. Tutaj tędy sobie wyjedziemy. Jestem ciekawy, jestem naprawdę bardzo ciekawy, ile za pełną przyczepę dostaniemy. My w ogóle sprzedawaliśmy tą przyczepą już na skup, czy nie? Chyba nie. Jak nie pamiętam. Od kiedy wozimy tą przyczepą, ja odnoszę wrażenie, że my wszystko woziliśmy tutaj na ten. Na naszą gospodarkę. Chyba tak. Tak mi się wydaje, ale czuję to. Kurde. Wiecie, jeszcze ile mamy? Masa i też czuję, tak, że nie ma siły niekiedy. Czy z czym nie ma siły? Tam tylko była kukurydza. Aha, z przyczepami, dobra. Przyczepami masa i ma. Wiecie, ile mam na przyczepie litrów słomy? Dobra. 110 tysięcy. No, to ładnie. Siny jestem. No nie wiem, nie wiem, ile możemy dostać za to pieniędzy, ale wydaje mi się, że oscylowałbym gdzieś około 100. Nie, poczekajcie, około 16-17 tysięcy podejrzewam, dostaniemy za pełną przyczepę. Może i nawet takie, więcej. To takie prawie 3 kursy by były. No, więc naprawdę za tą sumę powinniśmy spoko kasę dostać, nie? A jakby była po te 180 i w ogóle. No, bo tutaj moglibyśmy w sumie z ceną poczekać i byłaby 180, no ale jest 150 i tak jest moim zdaniem spoko, bo tak to ona cały czas ta cena się trzymała około 120. I cały czas gdzieś się tej ceny trzymała. Więc i tak nie jest moim zdaniem źle. Nie, musimy pójść te paczki, bo naprawdę wspaniale wygląda stuk z tego, nie? No. I nie trzeba się denerwować, że się rozwala czy coś, bo za krągły by tak nie ułożył. I z tamtych kostek, no może by taki ułożył, ale nie aż taki fajny. A ta maszyna tak czy siak moim zdaniem, no tutaj się po prostu przyda u nas, nie? No. Dobra, powiedzcie mi teraz tak, Adaś, ty ile ty masz już wywiezionych kursów? Drugi teraz wywiozłeś. Drugi, kukurydza cała i trochę owsa. Kurde, to jeszcze jest do wywiezienia dużo. Nie wiem, jak to tu zrobić, wiesz co, Bolek, tak sobie teraz myślę, że chyba będzie trzeba po prostu założyć burty do tego, burty, do przyczepy. No. No, na pewno. I pojechać też jednym kursem, bo tego kurde jest tyle. No, mieliśmy my zmienić dawno już tą przyczepę. No tak, no ale co, no teraz tą słomę wywożę, no to jak? No ja. No tak. Jakby wywiezie. Aj kurde, nie tu podjechałem, podjechałem do zwierząt. Wiesz co, Bolek, dobra, to ty ogarnij, mordo, ogarnij wtedy ten obornik, dobra? Ogarnij ten obornik, czyli case zapnij po prostu do rozrzutnika i samo załadunkiem ładuj rozrzutnik i po prostu wywoź, dobra? Żeby to było już tam zrobione, bo ty i tak prawdopodobnie teraz nie masz co robić. No ja tylko przywiozę Adamowi ten. O, pieniążki lecą. Adasiowi. No, tak jak mówiłem. Ale żeś wymierzę. I co mam zapiąć? Do case'a rozrzutnik. Okej. Okay. I ciskaj z wywozem. A ja już jadę John Deere'em. Adasiu, ty jak teraz będziesz na gospie, za ile będziesz? Jestem przy krowach. To wiesz co, to poczekaj na mnie na gospie, bo ja sobie pojadę Masajem teraz, a ty przerobisz przyczepę i po prostu weźmiesz jeden kurs z John Deere'em, dobra? Dobra. Żebym zasypać ja ci też... już tak to? Nie, ja sobie zasypię. Dobra.
Ja sobie zasypię, bo ja muszę tam zobaczyć, ile dokładnie czego jeszcze zostało. No kurde, trochę tego wywozimy i... Boże, wymusi. No sporo. Ja pierdziele, wiedziałem, że wymusi. Jeżeli mamy wziąć pszenicę, owies, sorgo i kukurydzę, to naprawdę sporo. No jeszcze po dwa razy każdy będzie musiał prawdopodobnie pojechać, nie? No tak to zawsze jest, że ten odcinek z tego wywozu jednak trochę tyle, czasu trwa. Sam raz, bo tak wejdź i wyjdź. Bo zobaczcie, że my praktycznie z całego sezonu... Nie. Z całego sezonu wszystko zostawiamy na tą zimę i dopiero zimą wywozimy. Trochę mnie to wkurzyło, że jednak zmienili to i... Moim zdaniem było lepiej na początku, jak te ceny były takie bardziej, wiecie, rozrzucone, że w sezonie też szło sprzedać cokolwiek. A tak zobaczcie, teraz po żniwach praktycznie nie możemy sprzedać nic, bo nic ceny po prostu nie ma. Dlatego i wszystko musimy składować. Chęcią zobaczę, jak te ceny. No ceny tutaj, no mówię, owsa mogła być jeszcze troszeczkę wyższa, kukurydzy mogła być jeszcze troszeczkę wyższa, ale no myślę, że tutaj nie ma sensu, nie ma sensu raczej czekać. 500 prawie, więc całkiem fajnie. No pszenica jest naprawdę wysoko, nie? Owiec, o kurde, 1500 za pszenicę? No. O, ja się kręcę. Owiec 2253. To też wszystko nie jest na spadku, tragedii. Akurat, więc... No wszystko na spadku, dlatego to jest taki ostatni gwizdek, żeby teraz to powywozić, nie? I sorgo 1700 na wzwyżce, to jedyna rzecz, która idzie do góry jeszcze. No ale zobacz, teraz bym czekał, aż sorgo pójdzie w dół, to wszystko inne by spadło, nie? Dlatego to jest takie, wiecie. Dobra, ja zasiadam sobie teraz do masejka. Jo, dobra. I zasypujemy. Co ja muszę teraz wziąć? Pszenicę możemy wziąć. Czy ja dam radę wziąć wszystko? Pszenicę na raz chyba jo. 18, 18? 20, tak, wejdzie, 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 dobra, elegancko. Dobra, teraz żeby tutaj ruszyć tym masejem. Ja chyba sorgo wezmę wtedy tak to. Jak przerobię ją. Co tu jeszcze zostało? Poczekaj, jęczmień nie. Owsa zostało w sumie tylko 4000 litrów. Więc mało właśnie, bo tam... Sorga ty i tak nie weźmiesz całego, więc ja i tak będę musiał tutaj przyjechać. Kurde. No to akurat te resztki się ten... Jeszcze raz będzie trzeba przyjechać, na pewno. Ale wiesz co? Prawdopodobnie jeszcze raz, ale tylko masejem. Raczej nie będzie potrzeby, żebyś jeszcze by Case, jeszcze John Deere'em raz przyjeżdżał. Tak mi się wydaje. No, to mi się tak wydaje. Dobra, teraz zobaczymy, jak to będzie tu w ogóle szło na tych biegach. Ale on czuje, ja pierdzielę, nie? No. Ona... Powiem wam, szczerze, jak mam być szczery, to jeżeli będziemy mieli robić chyba gnojowice i oborniki, to nawet i po głupich ściernińskach będziemy chyba na szybkości wjeżdżać i mulczować. Czemu? Bo to tak fajnie wygląda? Kurde, i ta gnojowica wczoraj wyglądała pięknie, no i obornik, no petarda. To znaczy po prostu inaczej powiem, widać to, po prostu to widać, że coś tu jest zrobione, a nie tak jak ja obornik woziłem, że nic nie widać po oborniku jak przejechałem. O więc... bo Brandner Algin. Kurde, no piękny dźwięk, naprawdę tutaj na biegach to jest luksus gra, przyjemnie się gra, naprawdę. Dobra, mamy ostatni bieg, rozpędziliśmy się na maksa, no i ciśniemy. No naprawdę tutaj czekam z niecierpliwością, ile zarobimy. Ej, powiedzcie mi, ile upraw wywieźliśmy? Pszenica, kukurydza, owies i sorgo. No to kurde, to i tak na pociąg nie wejdzie wszystko prawdopodobnie, a bo jeszcze ma... Rzepaku nie mamy. No tak, nie mamy już. No. Nie mamy rzepaku. Czekaj, to był sezon bez rzepaku, dobra. Właśnie, no właśnie. W przyszłym sezonie tego rzepaku będzie sporo, więc też na pewno fajne pieniądze za niego będą. E, widzę, Adaś od razu za mną jedzie, zobaczcie. Fajnie to wygląda. No. W ogóle co ciekawostka jest, słuchajcie, sprawdzałem sobie okazję, te przeceny i jest na przecenie kolejna taka przyczepa, jak mamy teraz dwie. Za 7000 bodajże. No ale tutaj raczej no. Nie, no nie będziemy kupować. I wystawimy. Jo. Podrobimy trochę i wystawimy. Ale w szoku jestem, bo powiem wam, no często ta przyczepa się tutaj zdarza, nie? Że ona jest na takie przecenie. Ja myślę, że tutaj prędzej będziemy wymieniać te na jakieś większe. Chociaż i tak podejrzewam, że one z nami długo zostaną tutaj. Pamiętam w farmingu 19 te przyczepy były z nami. My też mieliśmy te Rudolfa chyba wtedy. No, tylko, że one były z modów, nie? Tak. Też z nami bardzo długo były. Bo pamiętam już tymi dużymi. Już jeszcze na końcu przecież one z nami były. Te przyczepy. No tak. Także tutaj to naprawdę. Z nimi jeździł, to były te? Tak, tak, tak. One z nami naprawdę bardzo, ale to bardzo długo na tamtej serii były, więc podejrzewam, że tutaj będzie podobnie, że też raczej nie będziemy chcieli szybko ich wymienić. Ale tu poszedłem po krawężniku. Urwie. Dobra, wysypujemy. Ej, nie na prawo, ej.
Dobra, na lewą. To spoko wyjdzie. Bo jakbym do tyłu sypał, to by się sypało mi na zaczep. No moment, kolejka! Co pan się denerwujesz tam z tyłu? Muszę trochę się pana nerwować. Dobra, biegi zrzucamy. Ale to pięknie wygląda tu na skupie. Ej, nie mogę wysypać. O, dobra, mogę. Nie mogę, 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 nie, nie mogę. I teraz cały czas tutaj pokazuje nam oczywiście łączną wartość, łączną kurde, ilość polów. No w sumie możesz na całe pole wywieźć, nie? No. Jak wywieziesz, to wtedy ja się później tylko jeszcze wezmę na koniec za grube rowanko. Dobra, mordo, ja wracam. Ja też. Bo mi się zdaje, że nie weźmiesz chyba wszystkiego na raz. No właśnie nie wiem. Tak się boję, że jednak nie. Ty, tu jest fajna droga wyjazdowa chyba z tego skupu. Naokoło, no. Teraz tak, jeżeli ja bym pełen załadował, ty wrócisz. Ja mam 19-20 prawie minut odcinka, więc ty wrócisz, to ja będę mógł. Nie będę musiał jeszcze raz jechać, tylko ty pojedziesz. Jeżeli weźmiesz na raz, zobaczymy. Najwyżej, bo tam trochę tej pszenicy chyba zostanie. To mnie najbardziej wkurza. Że ja raczej nie dam rady tego wziąć. Boję się, że tam wszystkiego chyba zostało, że zaraz zobaczę. Nie zobaczysz, bo dopiero jak dojedziemy, to zobaczymy. Bo teraz jak na escape'ie sprawdzisz, to nam pokazuje przecież łączną wartość, nie? Na pewno tak, zostało sorgo. Co dalej? Sorgo całe? No, sorgo ileś tam jeszcze zostało. No to tak czy siak musimy dwoma jechać. Bo jeżeli sorga zostało 10 ton, to jest na dwie przyczepy, na jedną nie wezmę. A zostało na pewno jeszcze pszenicy 5000 chyba, czy tam owsa 5000. Więc no, tak czy siak trzeba jechać dwoma zestawami. Wywieź to, niestety. No to nic, teraz przegadzę się John Deerkiem. Dobrze. Jak będziemy jechali, wezmę sobie pełną przyczepę. No pełnej raczej nie będę miał, bo nie będę miał czego wziąć pełnej. Ale dobra, zobaczymy. I wtedy na koniec jak wrócimy, John Deere'a sobie zapnę pod gruber i pojedziemy sobie jeszcze pogruberować. Patrzyłem sobie na nasze krówki, to powiem wam, że z te kilka dni, ile to w sumie było, co październik, listopad, grudzień, no to dwa dni przewinąłem, tak? Przez te dwa dni w sumie tam za dużo one nie wciągnęły, więc wydaje mi się, że przynajmniej na samym początku teraz będą one dosyć oszczędnymi zwierzętami, patrząc na to, ile zjadły. Czy ty mnie dogoniłeś? Tak. I czy ty mnie wyprzedzasz? Nie. No tak właśnie widzę, co ci idzie. Zobacz to. Nie, no nie. Nie będę ci zagradzał. To jest nielegalne, mordo, tutaj. Bo teraz kręcam. Nie skręcasz. Ale długo u mnie ślady zostały. Ja pierdzielę, co ja pole mam w śladach jeszcze, nie? Jak to wygląda fajnie. Dobra, czekaj, sobie pierwszy podjadę pod ten, pod wysyp. I zobaczymy, co ja tutaj będę mógł w ogóle wziąć. Dobra, bierzemy. Teraz tak, jęczmienia nie, owsa zostało 4000, słonecznika nie bierzemy, czyli muszę wziąć... Ja mogę, nie wiem, pick-upem zawiozę. Ty, mordo! Biorę wszystko. Na pewno? Tak. Całe sorgo sypię, na jedną szczepę wejdzie. No. I na tylną biorę, słuchaj, resztę owsa. I to jest wszystko. Także luksus, panie drogi kolego. Owiec, cyk. Dobra, i Adaś, pojedziesz z tym. A ja daj mi proszę John Deere'a, ja go tutaj ustawię, przyczepę na swoje miejsce. Okay. W sumie nie wiem teraz, czy ją przerobić z powrotem. Dobra, czyli to już jest fulik, mówisz, tak? Dobra, na razie chyba słomy więcej nie będziemy wozić, ewentualnie ktoś w następnych odcinkach. Niech wygląda. Niech wygląda sobie tak, ja ją odstawię tylko na miejsce. Bolek widzę przyjechał. Jak tam idzie, mordeczko? Ostatni rozrzutnik. Dobra. Ja odstawię, słuchajcie, tutaj przyczepę. Ona naprawdę fajnie wygląda w tamtym miejscu, także myślę, że będziemy sobie ją tam ustawiali. To Bolek chyba wymyślił tamto miejsce na tą przyczepę. No, bo i powiem wam, tak naprawdę mega to pasuje, jak ona tam stoi, koło tych belek. Nawet jak była przerobiona bez burt, to fajnie wyglądała. Czy ja się tu wykręcę? Zmieścisz się? Tak. Dobra. Kurde, przez to, że jajek nie sprzedajemy, ostatnio tak mało używamy tej naszej małej ładowarki, że wydaje mi się, że coś czuję, że ona pójdzie na sprzedanie chyba. No, ona faktycznie przy niczym.
A jak już ładujemy to przed odcinkiem, bo nie chcę nam, bo ogólnie są tak zbugowane palety, że to jest tragedia, nie? Z Thanasem to co ostatnio mieliśmy i ludzie tak cisnęli w komentarzach, że idź pan w ciul z tym farmingiem. Ale z czym palety wam się bugowały? Nie mogliśmy nie dość, że na EP on brał paletę, a u mnie na przykład ja mogłem jej pasy zapiąć, Thanas tego nie widział. I na przykład Thanas, ja mówię, że on został, już ta paleta jest idealna, on mówi, przecież ja na widłach ją wyciągłem. Ja z paletą już pojechałem, a jemu została na widłach. Aha. To pierwsze, nie mógł jej w ogóle zgiąć, bo ja mówię, kurde, ten, ja przytrzymam tą paletę pasem, a ty jej wyciągnij, nie? To w ogóle tego nie było widać. No tragedia, pod tym względem to była tragedia, bo ja widziałem całkiem co innego niż on i jeszcze mówi, że tak mu się widły bugowały, że nie mógł w ogóle wyciągnąć z palet, nie, wideł. Także biznesmeni tam będziecie mieli fajną zabawę z paletami, nie? Powodzenia! Dobrze, że jest Trench Farmer i można sobie ja ukłaść, ogólnie bo... nie używałem jeszcze, nie no. Palet nie używałem, bo wszystko układałem z Trench Farmerem. No właśnie, ładnie dlatego ja mówię, fali, że tutaj chyba nie ma bo sensu, nie ma opcji ułożyć paleciakiem równo, fajnie i jakoś dość szybko, więc... Pod tym bo ona, tak, myślę, że też będziemy układać te klatki nie... normalnie, ręcznie. Ja, ona to jest najgorsze to, że faktycznie ona do niczego ani nie sięgnie takiego większego, żeby nawet jakiś paszowóz czy coś, ona jest tylko typowo do tych palet. A ja nie wiem, no chyba, że wiecie, jak będzie dopiero jakaś produkcja czegoś, to wtedy nie sprzedawać, tylko ją zawieziemy po prostu. Ewentualnie. Tak no też bo ona można na produkcji zrobić. Do przenoszenia palet, na przykład jak będzie jakaś produkcja, że coś tam musi sobie wytworzyć i do innego coś zrobić, no to wtedy spokojnie. Bo nie będziesz musiał turem jeździć, tylko tam będzie takie coś stało i tyle. Dobra, 4C czy jak to się jeździło? No 4C, dobra, idzie w miarę fajnie. Zrobię, słuchajcie, ludzie sobie pierwszy przejazd na GPS-ie, żeby to było w miarę prosto tutaj zrobione. Oczywiście w tym sezonie kamienie jeszcze wyłączone, bo jest to dopiero drugi sezon. Myślę, że na kolejny sezon będziemy chcieli sobie włączyć, żeby coś tutaj pozbierać, ale w tym sezonie raczej już włączać ich nie będziemy. Więc dopiero gdzieś tam po żniwach może, żeby trochę tego wapna naprodukować. Jestem ciekawy, czy to nie jest czasem teraz ten sezon, co będzie coś do wapnowania. Wydaje mi się, że w tym sezonie będzie pole przed domem do zwapnowania, bo tam to było wcześniej, to może, pamiętam. To może, ale tak to większość tych kul będzie dopiero w następnym sezonie. No to spoko. No ale to akurat by było, teraz byśmy sobie trochę wapna nazbierali, trochę kamieni, nie? I na przyszły sezon moglibyśmy mieć wyłączone kamienie znowu. No zobaczymy jak to będzie. Tutaj bieg sobie idealnie dopasowałem. I dobra, teraz możemy w sumie GPS-a sobie czy wyłączyć. Czy ty, Bronek, chcesz wyjechać pociągiem? Tak, czy... tak, ja pojadę. Na te 20 metrów. Te 20 metrów chcesz pojechać, tak? Tak, te 20 metrów chciałbym sobie pociągiem pojechać. Ty już masz go zasypane? Tak. Aha, no to nie, no to jak masz zasypane, to co ja tam mam wtedy robić? No te 20 metrów tylko przejechać. Nie, to nie chcę. Ja myślałem, że mam zasypać go, jak ty masz już go zasypane. No nie, jest zasypana, sorgo jest zasypane, teraz sypuję ostatni. Może ci zostawić, że jest zasypany. Nie, nie, mordo, to wtedy wiesz co, weź to ogarnij, dobra? Dobra, to sypuję wszystko i... Bo tylko trzy zestawy ma też, na razie. No to wtedy tak, wiesz. Ale tak czy siak jeszcze jedną możesz sobie pociąg nie, to, wynająć. Nie, to już wtedy tam, jak już tam jesteś, no to wiesz co, ogarnij to wtedy wszystko, dobra? Dobra. A żeby to było ogarnięte. 3, 4 i 182. No! Powiedzmy. To nie są kokosy, nie? To jest ogólnie, powiem wam, mało pieniędzy, tak patrząc. To nie jest dużo kasy wcale. Na wiele rzeczy nam nie starczy. Ale beka, złapałem ten pociąg z powrotem. No ja mówię, my się zaczniemy kurować powoli i odkuwać jak tylko i wyłączymy kurować. Eko. Kurować. Przyjdzie. Dobrze, kury, wiecie, że, dobrze wiecie, że te 200 tysięcy, które myśmy dostali, przepraszam, 180, tak? To nawet nie wystarczy na ciągnik i na maszynę, którą chcemy kupić. No, bo my ciągnika żadnego nie sprzedajemy z racji tego, że my tych ciągników mamy mało. No. Bo powiem wam czasami... Nie, no tutaj ja wam powiem tyle, nawet nie chciałbym sprzedawać żadnego ciągnika teraz jeszcze na tą chwilę, bo... Każdy ciągnik jest używany, każdy ciągnik ma swoją pracę, tak? I dopiero jeżeli gdzieś tam w przyszłości zobaczymy, że kupiliśmy nowy ciągnik, tak? I te ciągniki, które były, to już nie mają co robić, to wtedy ewentualnie sprzedam, ale wątpię, że tak będzie. Tu raczej... Bo te mamy tyle maszyn. O, dobra, no to już lepiej trochę wygląda. Za co 50 tysięcy? Za owiec? Za owiec, no. Ej, łowca było jedno pole? Tak. Chyba tak. To było chyba po twojej prawej stronie, Bronek. Tu była pszenica. Bo owiec był na tamtym, dobra, co ja belki, bo co ja krzaki robiłem w tym sezonie. Tak. Ej kurde, no to wcale nie jest jakieś duże pole, a 50 tysięcy. No, 50 tysięcy plus jeszcze pamiętaj ze słomy, nie? No i jeszcze słomy. No czekajcie, to jeszcze 14. Teraz tak, wywieziemy prawdopodobnie jeszcze dwa zestawy ze słomą. Czyli okay. To będzie około 40. Nie, wiecie, przepraszam. Chodzi na zestaw?
A dobra, inaczej. Ja miałem cały zestaw i jedną paczkę. Za ile mnie jest za cały zestaw słomy? 16 tysięcy. No to gdzieś 17-18 tysięcy by było za słomę z tamtego pola. No to masz 70 tysięcy prawie, no. No to masz 70 tysięcy z takiego pola. Dobra kasa, spoko. Dobra kasa. Spoko. Czyli teraz tak, przyjdzie nam jeszcze, słuchajcie, 35 tysięcy za słomę. To będzie gdzieś około... No, będzie... 300 tysięcy. Czekajcie. Będzie gdzieś pod 300. No, 290 plus sprzedane jajka, jeżeli się uda. Jajka ej, też tam jest sporo. Na ten zestaw, a jeszcze no, tak, pora, no na zestaw będziemy, na pewno wam starczy. Zanim będziemy kupować, to jeszcze sprzedamy i kredyt będziemy spłacać powoli chyba. Bo wątpię, że w tym sezonie pole dokupimy. Ja wolę zostaje nam jeszcze słoneczniki. Nie no, pole nie kupujemy. Pola nie kupujemy na pewno, tylko kupujemy ciągnik w tym, tym sezonie. Tak, myśmy już powiedzieli, że musimy kupić na pewno ciągnik i siewnik w tym sezonie. No tak, no to mówię, na to już nam starcza. Dokładnie. Bo mamy jeszcze 10 tysięcy litrów słonecznika. Dojdzie tak, sprzedaż dwóch siewników, no to tam krocie, ale dojdą jeszcze tak, tak jak mówi, słonecznik. W kwietniu słonecznik, 30 tysięcy za słonecznika dostaniemy. No, jakieś mleko dojdzie, jajka, za to też liczę, że będzie trochę kasiory, no spoko. No, no tu mnie ciekawi to ile za jajka, płacać. Ile za jajka dostaniemy, ile jest na jednej palecie? No, zaraz właśnie powiem, nie wiem, powiem. Ale dużo. 1400? No, ma więcej. Więcej! Ja dzisiaj miałem kawałek palety zapełnionej na biznesmenach i tam było 1000 sztuk. A tu dobra, jedna inaczej. Paleta ma... Czekajcie. Jajka. To jest podsumowanie. 1400 no sztuk, dobrze. Dobrze ma. Ile? 1400 sztuk ma jedna paleta. A zobacz podsumowanie, mi mam wszystkich jajek. No właśnie tu nie pokazuję tego. Nie? Nie. Nie, bo nie mamy magazynu typowego na jaja. No tak, no, to leży na w paleta. No to mamy. A ile jest paczek? 1800. O, coś koło 4000. Więcej ponad, chyba, czy ponad nie? 4, ponad 4, 2800. No to będzie dobra. Masz piątkę, ponad piątkę. No, no to jeżeli mam piątkę, to po 5000. Około 30. Co? Po ile? Prawie 6 koła. Ja mówię potem. 6 koła jajek, nie? No to około 30 tysięcy mamy zarobione. Na jajkach, no nie? Ja mówię. To 30 to, 30 słonecznik to jest 60. Czyli ponad 300 tysięcy plus słoma, 350. Prawie 400 tysięcy, jak zaczniemy wszystko sprzedawać później z mlekiem, z takimi. Tak, i z siewnikami starymi około 400 tak. tysięcy powinniśmy mieć. Dojdą sałata, świnie na sprzedaż, no? Spoko. To kurde, tak czy siak powiem wam, że będzie spoko, bo spłacimy kredyt, kupimy zestaw nowy sobie i jeszcze będziemy mogli dołożyć sobie prawdopodobnie do nowego kombajnu. Bo to też gdzieś tam jest, no, tak jest w najbliższych planach, tak? Wszystko się zgodza. No, za wiele to tu nie wywiozę. A co chciałeś wywieźć? Sałatę. Ale są trzy paczki. Nie, ja chyba tu wiesz co, w jedną na następny odcinek, jak się tak grubo poprzewija i te palety się weźmie, ja poustawiam to wszystko ładnie pod wiatą, żeby to tak sobie nie stało. Jakie palety? No i z jajkami może i z tym wszystkim. No, no tu się mało miejsca robi. Tak, obornik jest rozwalony, ja gruberuję. No ja pojadę skończyć gęboszowanie. Nie wiem, ciekawe kiedy będzie ten... Co zrobiłem? Właśnie, o, co zrobiłem tak. Jak przewijałem, to rozsiałem nawóz na pszenicę przed domem, bo tam nie było rozsiane nic. I trzeba pamiętać o tym, żeby na wiosnę tam dać drugą dawkę, nie? Bo tam drugiej dawki nie ma. Dobrze. O tym 9, trzeba pamiętać. 9 razy 4? 31? Nie, czekaj, ja gadam. Co? 36. 36. 37 paczek jeszcze mamy. Ile? 37 paczek bel jeszcze mamy. Kurde, to dużo. Naprawdę liczą, sporo. Że świnią wystarczy, czekaj, ja świnią powrzucam. Ej, mam nadzieję, że już chyba się nie buguje, co? Mogę powrzucać słomę, czy nie? Wiesz co, czekaj. Zapisz, co? No. Bo kurde, no pobawiłbym się, a nie chcę tutaj teraz. No zaraz mogę spróbować. Dobra. Jest git, na razie nie buguje. No co, świnie miały mało, nie? Tak, no tam po połowę, podorzucam i zobaczę mniej więcej ile my świnią musimy zostawić, ale jedną paczkę, nie więcej. Bo do żniw będzie moment. No, krowy słomy wzięły praktycznie tyle co nic. No, także mleka paczce, mamy już prawie 4000 litrów. Gnojówki też już trochę krowy naprodukowały, dobra, więc naprawdę spoko. Świnie jeszcze mam tu ponad jedną paczkę mają u siebie, więc to trzeba to po prostu... No to sprzedajemy grubo. Te pozbyć. Bo zaraz będą znowu żniwa, to nie ma na co czekać. Kurde, ja ciekawy jestem, kiedy, czy będzie ta cena po 1000, kurde, tam, znaczy po 170 na przykład. Czy jest, czy lepiej teraz jeszcze to sprzedać poza odcinkiem, czy poczekać do żniwi, może będzie ta wiesz cena... Wiesz co, musiałbym zobaczyć tam, na mailu musiałbym zobaczyć, nie?
Tam jest na wzroście chyba prawdopodobnie. Słoma. To ma na wzroście? To 39 jest na wzroście u handlarza. 40, ty, 154 ty, na spadku jest. Ordo, gdzie ty sprzedawałeś słomę? Nie gadaj, że pojechałem tam, gdzie jest tanie. Ty pojechałeś źle. Do handlarza pojechałeś, no ja tak mówię, bo teraz ci powiedziałeś, że ty źle pojechałeś do zwierzęta wjechałeś. No, a gdzie ona była do sprzedaży? No tam, na końcu mapy. No to źle pojechałem. O kurna, to mieliśmy jeszcze... Znaczy ile jest? 139, to i tak nie jest źle, bo by po 120 była. No, no ale 150 parę było. Dobra, przepraszam, mój błąd. To jest 15 różnicy prawdopodobnie. Dobra, oddam wam te pieniądze. Już wyraz portfel, gdzie mam portfel. Czekamy. Kurde, zapomniałem, wiecie co, bo przez to... Ja nie sprawdzałem. Nie, ja też, sprawdzałem, też. Ale ja przed odcinkiem sprawdzałem i przez to, że w 19 był jeden skup ze słomą, tak. Się popierdzieliłem. Ja też teraz tak trochę w szoku, bo zapomniałem o tym byli. Jestem przyzwyczajony do tego, że słoma się sprzedaje w jednym miejscu, że nie mieliśmy nigdy wyboru, nie? Żeby jechać gdzieś indziej ją sprzedać. No trudno. Zdarza się najlepsze. Tak jest. Ale trafiłem, bo powiedziałem, że 16 będzie za pełną przyczepę i 16 było. Więc no. I tak dobrze. O, tutaj nasz nowy mostek, zobaczcie ludziska, jak nie widzieliście u Bolka. Chociaż podejrzewam, że widzieliście. Naprawdę mega, mega fajnie to wygląda tutaj ten mostek, się fajnie wkomponował w teren. Świnie. Dobra, świnie mam pełną widzę, także luz. Boże, jak to się szybko ciemno robi teraz tutaj w grze. No mega. Tak się już ci dziwnie robi teraz, 15:44 to jest? Taka ciemnica tutaj, że... Nie mam co sprzedawać na razie świń, bo jeszcze muszą trochę podrosnąć. No, gitarę do Adama przewijamy. No, przewijamy ostro, nie? Teraz już do wiosny, do kwietnia. Marzec, kwiecień. Ja bym raczej... Siewy czego? No, siewy tego. Ponośnika, tak? No, owsa? No ty tylko, bo mam dwa pola do zasiania, to te dwa pola są. Tak. To i tamto. Tak. Czekaj, to co nam? To czekaj, to tu słoneczko, no tak, dobra. Słonecznik owiec. Tam owiec, no. Tak, słonecznik i owiec, no. Wtedy mamy tylko słonecznik, owiec, rzepak, pszenica. No w sumie to i tak są cztery uprawy, tak? Więc po prostu w tym sezonie postawiliśmy na rzepak. Czekajcie, rzepak, owiec, pszenica. Niepotrzebnie, kurde, myśmy tej pszenicy nasiali. Mogliśmy zasiać dwa pola owsa. I wtedy też by było, wiecie, więcej po prostu plonu, nie? Ale wy całą pszenicę wywieźliście? Tak. Nie! Musimy czymś karmić kury, nie? Jo, wywieźliśmy całą? Zaraz wam powiem. Jo, za całą wyjdźmy, ale jęczmieniem chyba się da karmić, nie? O Boże, dobra, u mnie się gra chyba zbudowała. Czemu? Ja mam wszystkie te. Wszystko jakbyśmy mieli nadal w magazynach. Co ty gadasz? No ja mam tak, 34 pszenicy, 22 owsa, 31 sorga, 10 słonecznika i 45 kukurydzy. A weź jeszcze to sprzedaj jeszcze raz. No czekaj, ja zapodjadę w ogóle podjedzie, to nie będzie miał pan. Pewnie wyłączy serwer. Co mam? Co? No ja mogę sypać. Ale ty... Nie, bo zbuguję grę i jeszcze nie wyłączę. Dobra, czekaj, pokazuję, że mam w silosach, sypię, nie? Ale nie pojawia się na przyczepie. Aha, bo ja się nie dotykam do niczego. To nieźle wam powiem, nie? No to fajnie, ładnie te bugi takie... Ugi-bugi, odcinek długi. Nie będzie zbyt długi, właśnie w tym momencie będziemy kończyć. Udało nam się troszeczkę zagruberować, najważniejsze, plony są sprzedane, ponad 200 tysięcy na koncie, 256. Więc jest ja spoko, to kończymy sobie to gruberowanie poza odcinkiem albo łada się na odcinku, na który już oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Jeżeli chcecie zakupić sobie Farminga bądź inną grę, wpadajcie na Instant Gaming, zostawcie łapeczka w górę i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć! Bye.